Siemka, jako że zbliża się święto duchów, święto zmarłych, w tym odcinku zajmiemy się najlepszym anime, najlepszym kreskówką opowiadającym o duchach i ich pomostem między światem materialnym i duchowym, czyli szamanami. Otwórz oczy, za siebie spójrz, coś pięknego wokół stwórz. Świat ten nie jest taki zły, pozwól tylko marzyć i śnić. Tak wiele mogę jeszcze mieć, tak wiele ścieżek życia przejść. Czy to przeznaczenie my, szamanów królem być? Królem być, szamanów królem być. Królem być, jeśli w sobie to masz, jednym z nich się stań. Na świat, na każde pytanie odpowiedz nam. Czy to przeznaczenie my, szamanów królem być? Zaczynając od początku, pewnego dnia niejaki Morty, lubiący czytać o duchach, wraca do domu przez stary cmentarz i tam spotyka go Jo, nasz główny bohater, który zaprasza Mortiego do wspólnego spędzenia czasu z nim oraz jego przyjaciółmi. Przerażonym widokiem duchów Morty nazajutrz opowiada o tym spotkaniu kolegom ze szkoły, którzy go wyśmiali. Nagle wchodzi ktoś do klasy Mortiego, a tam w drzwiach stanął nasz główny bohater Jo Asakura. Morty wrzasnął z przerażenia, dalej już wszystko potoczyło się lepiej, Morty i Jo stali się najlepszymi kumplami. I tak zaczęła się historia przyjaźni Jo i Mortiego. Ale o co chodzi w samym serialu? Kim są ci szamani? Serial opowiada o drodze Jo, który chce zostać królem szamanów, walcząc w wielkim turnieju szamanów odbywającym się raz na 500 lat. Turniej szamanów organizowany jest przez małe, północnoamerykańskie, indiańskie plemię. Według głównego bohatera szaman to osoba, która łączy ten świat z tym drugim, a więc stanowi pomoc między światem materialnym a duchowym. W skrócie, szamani łączą się ze swoimi duchami, na przykład Jo z Amidamaru. Jo wtedy przejmuje moc i siłę Amidamaru, czyli swojego ducha, i stanowi jedność w kontroli ducha. Oczywiście do momentu, aż mu się nie skończy Forioku, czyli jego duchowa moc. Serial ten ma wiele moralizatorskich cech. Głównym morałem całego serialu jest przyjaźń, bo to ona napędza i rozwija naszego głównego bohatera i zmienia część antagonistów w przyjaciół samego Jo. Jo jest gotowy wiele razy zginąć w obronie przyjaźni, a także w ogóle w życia. W turnieju głównym przeciwnikiem Jo jest jego zły brat, który w swoim kolejnym wcieleniu próbuje wygrać turniej i przejąć władzę nad królem duchów. Ale dzielnie przeciwstaje mu się nasz Jo. Wygrana Jo jest o tyle ważną sprawą, gdyż przegrana przyniesie straszne konsekwencje, dojdzie do zniszczenia ludzkiego świata i na świecie zostaną tylko szamani podporządkowani Zeekowi. Król Szamanów jest chyba najlepszym anime, które mogliśmy zobaczyć w wersji polskiej. Samej fabuły i kreski dopełnia fantastyczny polski dubbing. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć Król Szamanów na antenie Polsatu 23 października 2005 roku. Później na Jetixie, TV4, a nawet w 2009 roku na Disney XD. Dla mnie osobiście odcinków jest za mało, bo tylko 64 plus 3 odcinki specjalne. Ponadto wciąż nie rozstrzygnięte zostało, kto zostanie Królem Szamanów. Jest to drugie zaraz po Dragon Ball moje ulubione anime, ale jest zupełnie inne niż Smocze Kule, nie jest taki płytki, ma dużo więcej morałów i sensu. Chyba najlepszą częścią każdego odcinka jest intro, które jest chyba jeszcze lepsze w wersji polskiej niż w oryginalnej. Intro jest kwintesencją całego serialu i tu też pojawia się największy morał, by marzyć i że marzenia budują ten świat. Przypomnę wam ten fantastyczny tekst, jakby wam umknął ten z początku odcinka. Otwórz oczy, za siebie spójrz, coś pięknego wokół stwórz. Świat ten nie jest taki zły, pozwól tylko marzyć i śnić. Tak wiele mogę jeszcze mieć, tak wiele ścieżek życia przejść. Czy to przeznaczenie me, szamanów królem być? I tu co chwilę się powtarza, szamanem królem być. Ale raz druga część tekstu. Jeśli w sobie to masz, jednym z nich się stań. Teraz całkiem inaczej patrzę na świat, na każde pytanie odpowiedź znam. Czy to przeznaczenie me, szamanów królem być? Jak wam podobało się anime Król Szamanów, może czytaliście mangę, czy też próbowaliście kontroli ducha i wasze forieku było naprawdę wielkie, napiszcie o waszych wrażeniach z tego serialu, z tego odcinka. Pod tym filmikiem komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie, by więcej ludzi przypomniało sobie, jak było kiedyś. Narka i do następnego odcinka.